Czy jestem dumny? Na pewno kocham to, co robię. Strasznie lubię to, co robię. Nie wyobrażam, no właściwie mogłoby jeszcze być parę innych rzeczy, które mógłbym robić, ale właściwie robię to, co robię, kocham to, co robię i oddaję się temu z wielką pasją, bo do tego zawodu trzeba mieć naprawdę wielkie serducho, poświęcać się, oddawać się jej w pełni i wtedy dopiero będzie mieć fajne efekty. A propos, no, z przekazu moich starszych koleżanek, kolegów po fachu kiedyś mówiło się, że jak nie chcecie się uczyć, to idź na fryzjera. I powiem tak, że w dzisiejszych czasach to stwierdzenie i to powiedzenie nie ma się nijako do dzisiejszej rzeczywistości. Dlaczego? Że w dzisiejszych czasach ten zawód jest, można się w nim bardzo spełnić. Przynajmniej ja czuję się spełniony. Dzięki temu zawodowi naprawdę no, zwiedziłem kawał świata. Jeździłem do wielkich metropolii się uczyć.